Po pierwsze, trzeba powiedzieć jasno, marszałek Senatu nie jest od tego, żeby prowadzić politykę zagraniczną państwa polskiego. A w takie również Karczewski togi też. Się... Karczewski również, zwłaszcza jak prowadzi to głupio, jak wtedy na Białorusi. Druga sprawa. Polskie sprawy i nasz polski spór dotyczący sądownictwa czegokolwiek innego, to jest nasza wewnętrzna sprawa. Żadnego angażowania sił zewnętrznych. I dotyczy to zarówno dzisiaj Grodzkiego wzywającego Komisję Wenecką, jak i Waszczykowskiego wzywającego wcześniej Komisję Wenecką. Dotyczy to Platformy donoszącej na Polskę w Brukseli, jak i PiSu donoszącego zarządów Platformy na Polskę w Brukseli. Dotyczy to tego, że nie stawiamy żadnych innych ciał ponad suwerenne ciała wybrane w Polsce w naszym demokratycznym wyborze. Koniec, kropka. I niezależnie od tego, czy to PiS zarządów Platformy donosi w Brukseli na nasz kraj, czy Platforma za PiSu, to trzeba tę zasadę jasno postawić. I już. Po drugie, chciałem powiedzieć, że to nie jest jedyny przypadek, kiedy w ostatnim czasie jakiś zewnętrzny podmiot wymusza na nas jakieś, chce wymusić na nas jakieś rozwiązania w zakresie prawnym. Przypomnę, że kilka miesięcy temu budżet państwa stracił około, szacowane na około miliarda dochody, ponieważ Stany Zjednoczone wymusiły na rządzie brak podatku od źródła, brak podatków od wielkich korporacji cyfrowych, co zostało przypieczętowane podczas wizyty pana wiceprezydenta Pence'a i uroczyście ogłoszone, że Polska nie będzie tak jak inne kraje, teraz we Włoszech wchodzi tego rodzaju podatek, nie będzie tego podatku nakładać, skutkiem czego wielkie korporacje cyfrowe, informatyczne dzisiaj zgarniają w Polsce ogromne zyski, ale nie płacą podatków, bo taka była wola. Przez lata, panie pośle, uspokajając naszego sojusznika, którego rządzący mylą ze zwierzchnikiem. Ja chciałem powiedzieć, że w kierunku parametryzacji sądów, takie mieliśmy postulat, zmierza też między innymi program Konfederacji. To znaczy taki, że rzeczywiście w Polsce 80-90% spraw to są sprawy relatywnie proste. Tych spraw najcięższych, wlekących się, które mają ewentualnie prawo się wlec, jest naprawdę niewiele. Zmienić podejście do tego, że tylko się PiS zajmuje kadrówką, a trzeba właśnie zmienić podejście do tego, żeby systemowo zacząć zmienić pracę sądów, tryb pracy sądów. Dzisiaj obieg pism ile trwa? Żyjemy w świecie, gdzie są SMS-y, gdzie są maile, gdzie są kurierzy. Nie trzeba jechać dyliżansem z pismem 2 tygodnie. Naprawdę. Skrócić to wszystko trzeba. Trzeba to usprawnić, ten system, a nie tkwić w anachronicznym systemie i cały czas dłubać się, piąty już rok z rzędu, w kadrowej dłubaninie. No bo tak to wygląda dzisiaj. Konfederacja. Wolność i niepodległość.